Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, wraz ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry. Na zdrowy rozum, a dzisiaj w Na zdrowy rozum wracamy do tematu, który może nie tyle do tematu samego, co do terytorium, które kiedyś już omawialiśmy. Ja jeszcze serdecznie Państwa zapraszam do polubienia nas także w innych mediach społecznościowych, między innymi na Telegramie, gdzie zbliżamy się do tej magicznej liczby 1000 subskrybentów. A może jeszcze nie zbliżamy tak wprost, ale w każdym razie z każdym jednym jesteśmy coraz bliżej. Dzisiaj, proszę Państwa, wracamy do tematu Turcji. A wracamy do tematu Turcji już nie po to, by omawiać jej konfrontację z tak zwanym wolnym światem, ale proszę Państwa, dokładnie za tydzień odbędą się wybory prezydenckie w Turcji i są to wybory, być może nawet jedne z najważniejszych wyborów, które odbędą się w tym roku, biorąc pod uwagę znaczenie Turcji jako państwa, zwłaszcza w tej wielkiej geopolitycznej grze, w tym rodzącym się świecie wielu biegunowym. I przygotowaliśmy dla Państwa program właśnie o tym, z czym te wybory się wiążą, kto w tych wyborach startuje, o co ta gra się toczy, o co się ta gra toczy także dla świata i dla Polski, bo umówmy się, że jednak ten los nasz też w dużej mierze zależy od tego, jak sytuacja na świecie będzie się rozwijać. Zacznijmy może od samego systemu wyborczego. Krótko, jeśli chodzi o dane. Proszę Państwa, to jest jedna z największych demokracji, może nie na świecie, bo tu wiadomo, że największa będzie indyjska, no ale na pewno tutaj w regionie, biorąc pod uwagę, jeżeli zaliczymy sobie Turcję do Europy, a część Turcji przecież geograficznie w Europie leży, no to będzie to przecież jeden z największych krajów. Obok Niemiec. No tak, obok Niemiec. Gdzie też mieszkają tureccy wyborcy. No właśnie, to pierwsza informacja. 64 miliony wyborców, z czego, proszę Państwa, 3 miliony będzie głosować poza granicami Turcji. I tutaj ogromna oczywiście liczba tych wyborców, to są wyborcy na co dzień mieszkający. Ja przypomnę, że tam też trwa kampania wyborcza w poprzednich wyborach prezydenckich w 2018 roku. Kandydaci jeździli do społeczności tureckich, szczególnie właśnie tej bardzo licznej niemieckiej, i agitowali również wśród nich. Nie jestem Czyli tym, na terytorium obcego państwa. Nie jestem tym absolutnie zdziwiony. Proszę Państwa, wybory prezydenckie w Turcji to jest właściwie nowe wydarzenie polityczne. Otóż do 2014 roku prezydent Turcji wybierany był przez parlament. Znaczy właściwie to miejsce prezydenta było podobne trochę jak w Republice Federalnej Niemiec. Bardziej takie symboliczne. No i ta jego legitymizacja nie pochodziła od narodu, tylko pochodziła już z tych wyborów pośrednich. Od roku 2014 odbywają się właśnie już wybory bezpośrednie, odbywają się w sposób pewnie Państwu też znany, bo bardzo popularny, czyli kandydat w pierwszej bądź w drugiej turze musi uzyskać ponad 50% głosów, by prezydentem zostać. Jeżeli w pierwszej turze takiego wyniku nie ma, no to w drugiej turze startuje już tylko dwóch kandydatów. Nie, przypomnijmy, że do roku 2014 rządzący, bo to się z tym wszystkim wiąże, od 2003 roku, proszę Państwa, czyli 20 lat rządzący w Turcji, obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan, wcześniej był premierem. Tak, i tutaj właśnie wzmacniając ten mandat prezydenta, no ponieważ sam był tym kandydatem, no i oczywiście wygrał te wybory prezydenckie, chodziło między innymi o to, żeby taką argumentację też znalazłem w tych dawnych, zamierzchłych czasach, biorąc pod uwagę to, jak się w internecie szybko rozwija, żeby właśnie zdemokratyzować Turcję. Czyli żeby ten prezydent pochodził z wyborów bezpośrednich, no ale to się też wiązało... I miał szerokie kompetencje. Właśnie o to chodzi. To się też wiązało jednak z przeniesieniem ogromnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o system władzy, na ten urząd prezydenta. A nie ma ograniczenia liczby kadencji? Nie ma. To znaczy, tu jest akurat dyskusja w Turcji, czy powinna być ta kadencja liczona. Natomiast tutaj strona Recepa Erdoğana twierdzi, że po zmianie konstytucji jest to jakby ten licznik wyzerowany. No to jest troszeczkę bardziej skomplikowana prawna dyskusja, no ale tak czy inaczej Erdoğan startuje w tych wyborach za tydzień, także tutaj no zostało to... Dyskusje podobne jak w Rosji. Rozstrzygnięte. Tak, no trochę można do tego porównać. To często się pojawia przy zmianach konstytucji. I zresztą w Polsce też, jak była dyskusja o zmianie ordynacji w wyborach samorządowych, to przecież dokładnie to samo zagadnienie się pojawiało. Ale wracamy do Turcji, proszę Państwa, te wybory odbywają się wokół zagadnień nie tylko tych, które są takimi, powiedzmy, zagadnieniami stałymi, czyli polityka zagraniczna, polityka wewnętrzna, gospodarcza i tak dalej, no ale też każdy kraj, i Turcja tutaj nie jest wyjątkiem, jest zawsze zakładnikiem bieżących wydarzeń. I takim wydarzeniem, które chyba najbardziej odcisnęło piętno na wyborach w Turcji, jest to trzęsienie ziemi sprzed kilku miesięcy.
z ogromną liczbą ofiar. Coś, co, znaczy ja nie powiem, żeby to się nigdy w Turcji nie zdarzało, no ale w takiej skali to chyba dawno nie miało miejsca. I coś, co zawsze wywołuje tak zwany efekt jedności. To znaczy obywatele w chwilach zagrożenia, także właśnie zagrożenia związanego z trzęsieniami ziemi czy innymi klęskami żywiołowymi, gromadzą się wokół władzy. To pomogło Erdoganowi pod kątem czysto politycznym, dlatego że to jego poparcie no jednak balansowało na granicy wybieralności. Po tym, jak władza turecka zaprezentowała się dla obywateli po trzęsieniu ziemi, no jednak ten poparcie dla Erdogana nieco wzrosło. No tak, ale Krajdal w dalszym ciągu mierzy się z trudnościami gospodarczymi i o tym też warto pamiętać. To z kolei sprawia, że szeregi przeciwników Erdogana rosną. I warto wspomnieć o tym, że bardzo często po takich tragediach gracze zewnętrzni wyciągają rzekomo pomocną dłoń, licytując się na to, kto bardziej pomoże. I tutaj w przypadku Turcji też to ma miejsce. No i też oczywiście wpływa to w sposób pewnie pośredni na nastroje samych wyborców. Drugim tematem, który trzeba omówić, tylko że to też trzeba sprostować, bo ja jak zwykle dla Państwa zrobiłem też taki mały przegląd mediów w Polsce. No i na przykład w Polsce często się argumentuje, że Erdogan jest złym prezydentem Turcji, ponieważ za niego jest wysoka inflacja. Tylko, że proszę Państwa, no nic trudnego to nie jest, wystarczy sobie to poszukać troszeczkę w internecie. Ja bardzo szybko trafiłem na statystyki, jak wygląda inflacja przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Turcji. I proszę sobie wyobrazić, że ta inflacja w Turcji za każdym razem przez ostatnie kilkadziesiąt lat wynosiła właśnie po kilkadziesiąt procent. To jest oczywiście wysoko, no ale nie jest to tak, że za Erdogana ta inflacja jakoś bardzo wzrosła do rozmiarów wcześniej niespotykanych. Wcześniej, owszem, do czasu pandemii ta było takie 15-lecie, taka złota era pod tym względem, to znaczy inflacja wynosiła tylko około 10%. No ale sami Państwo widzicie, że tutaj ta pozycja startowa jest zupełnie inna niż to, jakby się chciało, żeby polski widz myślał, biorąc pod uwagę relacje w mediach polskojęzycznych. Także owszem, inflacja jest zagadnieniem, natomiast nie jest tak, żeby dla Turków to było jakieś nowe zjawisko i żeby obwiniali za to wyłącznie Erdogana. No i następne zagadnienie, które też warto zwrócić uwagę, no to jest oczywiście zagadnienie, które w zasadzie co wybory się w Turcji pojawia, czyli zagadnienie dotyczące relacji i pozycji też Kurdów w Republice Tureckiej. Kurdowie popierają najmocniejszego z kandydatów opozycji, Kemala Kılıçdaroğlu. Co jest pewnego... Tak, ale jest to pewnego rodzaju historycznym absurdem, bo to akurat Erdogan w stopniu większym odwołujący się do Imperium Osmańskiego powinien być przynajmniej z tych powodów kulturowych bliższy Kurdom niż ci, którzy odwołują się do tej tradycji kemalistowskiej będącej w istocie tradycją nacjonalistyczną. No ale to już... No tak, ale Kılıçdaroğlu jest tak naprawdę przedstawicielem takiej socjaldemokratycznej odmiany tej tradycji kemalistowskiej, a pamiętajmy, że ugrupowania kurdyjskie są ugrupowaniami w tej chwili takimi dość mocno poprawnymi politycznie. Obok walki o prawa Kurdów, te ugrupowania często walczą też o prawa innych mniejszości, na przykład eksponując tęczowe flagi. Tak. To jest zresztą jedyna chyba formacja, która sobie w Turcji na to pozwala. To jest właśnie ta formacja kurdyjska. Zresztą w Polsce była stowarzyszona kiedyś z partią Razem, nie wiem jak jest teraz. Proszę Państwa, też zdarzały się takie, no to akurat w Polsce chyba o tym w ogóle nie było, warto powiedzieć. 31 marca miała zostać oszczelana, proszę Państwa, siedziba partii Dobra. Nie wiem, czy ja dobrze właściwie to przetłumaczyłem, bo no, z angielskiego to jest Good Party, no nie wiem. Nie znasz tureckiego, nie znam. Dobra partia. To chyba, że dobra partia, party, no jeszcze może być tak. No ale dobra, powiedzmy już mniejsza o nazwę. I tutaj ciekawie się ta sytuacja rozwinęła. Otóż lider tej partii, Meral Akşener, o to, że no nie bezpośrednio, ale przez to, że w kraju jest nieporządek, odpowiada za to prezydent Erdogan. Następnie po krótkim śledztwie okazało się, i tutaj no, jakby niezbite 100% dowody pokazały, że tak naprawdę ta siedziba partii oszczelana nie została, tylko w sąsiednim budynku trwał jakiś włam i po prostu ochroniarz użył broni, przez co tam chyba dwa naboje gdzieś tam trafiły rzeczywiście w tą siedzibę. Erdogan oczywiście zapytał Akşener'a, czego przeprosi. No oczywiście tych przeprosin się chyba nie doczekał, przynajmniej ja nie znalazłem takiej informacji, no ale to już miał być taki strzał kampanijny w Erdogana, na który się okazał, jak to się u nas mówi,
kapiszonem. No i następna informacja, to już chyba więcej ty powiesz, czyli problemy ze zdrowiem Erdogana, które miały być bardzo poważne, okazało się, że chyba nie jest tak do końca. Podczas jednego z wywiadów na żywo dla ogólnotureckiej telewizji Recep Tayyip Erdoğan nie zasłabł, jak niektórzy relacjonowali, a poprosił prowadzących o przerwanie tego wywiadu. Stwierdził, że się źle czuje i faktycznie wywiad przerwano. Po 20 minutach wrócił na antenę. Oficjalnie prezydent Turcji, urzędujący, powiedział, że ma jakieś kłopoty typu przeziębienie żołądka czy przeziębienie układu pokarmowego. No i cóż, zaczęła się lawina spekulacji. Proszę Państwa, najpopularniejsza z nich, rozpowszechniana przez opozycję, kemalistowską opozycję głównie, to ta o tym, że Recep Tayyip Erdoğan przeszedł zawał na antenie tego kanału telewizyjnego lub tak zwany mikrozawał. I nie jest w stanie funkcjonować jako prezydent. Nie jest w stanie dalej funkcjonować. Pojawiły się różnego rodzaju dywagacje. Administracja i otoczenie Erdoğana zaprzeczyły, jakoby był to zawał serca. No ale właśnie, jak w wielu innych krajach, proszę Państwa, także w Turcji, stan zdrowia kluczowego kandydata i sprawującego ten urząd stał się jednym z głównych tematów ostatnich tygodni kampanii. No, przypomnijmy, że o stanie zdrowia też będzie się pewnie sporo mówiło w Stanach Zjednoczonych przy okazji wyborów, w których udział weźmie Joe Biden, jak deklaruje. O stanie zdrowia notabene mówiło się też u nas w kontekście lidera partii aktualnie rządzącej. W wielu, wielu innych krajach ten argument się, proszę Państwa, pojawiał. Dywagacje w kolejnych dniach były następujące. Otóż po pierwsze, po to, żeby pokazać, że stan zdrowia prezydenta jest całkiem niezły, Erdoğan wziął udział online, oczywiście w ceremonii otwarcia kolejnego nowego bloku elektrowni jądrowej Akuyu. To jest elektrownia jądrowa budowana przez Rosatom w ramach współpracy z Rosją. Też temat kampanii. W wideokonferencji wziął udział kto? Sam Władimir Putin również. Wcześniej rozmawiał z Erdoğanem telefonicznie. Rosyjski prezydent życzył szybkiego powrotu do zdrowia swojemu tureckiemu koledze. No i cóż, po tym nagraniu zaczęły się pojawiać różnorakie teorie w mediach tureckich głównie. Na przykład, że 70% całego tego nagrania inauguracji bloku w elektrowni jądrowej zostało nagrane wcześniej, jeszcze przed tym, jak Erdoğan czy przeszedł zawał, czy zaniemógł inną poważną chorobą. Jednocześnie już po kilku dniach po tych doniesieniach o zawale Erdoğan pojawia się, uwaga, w samochodzie. Za kierownicą samochodu siedzi nie byle kto, Ilham Aliyev, jego kolega, prezydent Azerbejdżanu. Jako pasażer z tyłu siedzi premier Libii, tych władz z Trypolisu uznawanych i wspieranych przez Erdoğana, tej części władz libijskich. No i właśnie 27 kwietnia, 29 kwietnia, 30 kwietnia, aby rozsiać wszelkie wątpliwości, Recep Tayyip Erdoğan występuje publicznie, występuje również na wiecach swoich zwolenników. Niektórzy oczywiście będą się doszukiwać w kolejnych nagraniach, obrazkach, sposobie mowy i poruszania się tureckiego prezydenta i jakiś oznak poważnego schorzenia. Ale uwaga, politologowie tureccy obserwujący całą tą sytuację twierdzą, że z czysto PR-owego punktu widzenia sztab Erdoğana poradził sobie całkiem nieźle z tym problemem. Dlaczego? Dlatego, że już Erdoğan w momencie, gdy poczuł się źle na antenie telewizyjnej, zaznaczył, że to dlatego, że tak ciężko pracuje. I również jego sztabowcy ten przekaz najbardziej w tej chwili forsują. Erdoğan nieustająco, 24 godziny na dobę, pracujący na rzecz Turcji, realizujący interes narodowy swojego kraju. Więc może być bardzo różnie, proszę Państwa. Może się okazać, że to, co przeciwnicy Erdoğana, jego polityczni oponenci, chcieli wykorzystać jako słabość, czyli rzekomą niezdolność z przyczyn zdrowotnych do dalszego sprawowania urzędu prezydenta, przekute może zostać w siłę i przewagę. No, na tym polega skuteczna kampania.
Otóż to, więc a wspomnieliśmy tutaj o Władimirze Putinie. Wiemy, zresztą za to jest w tak zwanym wolnym świecie Erdogan krytykowany, że pomimo różnic, nieporozumień, czasem sprzeczności interesów, Erdogan regularnie rozmawia z rosyjskim prezydentem. No i realizuje też projekty, to też warto powiedzieć, tak? Realizuje projekty, właśnie. Że nawet wojna tego nie wstrzymała. No i właśnie. Putin podał piłkę Erdoganowi w trakcie kampanii wyborczej, dlatego że to właśnie teraz Władimir Putin oznajmił, że Turcja może stać się takim gazowym hubem, czyli dystrybutorem rosyjskiego gazu na Europę i część Azji, co oczywiście zostało od razu podchwycone przez sztabowców i PR-owców Erdoğana, że właśnie dzięki niemu Turcja zarobić może kolejne ogromne kwoty. Zresztą, proszę Państwa, jedna dygresja. Otóż okazało się teraz podczas tego nie mikrozawału, a mikrokryzysu w kampanii Erdoğana, okazało się teraz, kto jest mu najbliższy. Otóż najbliższymi jego współpracownikami są, uwaga, no jak to u sułtana, niektórzy określają go mianem sułtana, dwaj jego synowie, Ahmed i Bilal. Obaj są ludźmi biznesu, do dużego biznesu. Obaj też podejrzewani są o to, że czerpią spore zyski z tego, że Turcja jest tym miejscem, które pozwala na obchodzenie sankcji nałożonych na Rosję i mają cały szereg projektów biznesowych również z Rosją związanych. Ale kluczową postacią jest też tutaj urodzony w 71 roku, więc młodszy, ile ma lat Erdoğan? 69. No, no to już trochę. 1954 rocznik jest. Różnica dość duża. Erdoğan. A w roku 71, czyli tuż po 50, urodził się Ibrahim Kałyn. Kluczowa postać z punktu widzenia, no powiedzielibyśmy, ideowo-programowego również prezydentury Erdoğana. Główny jego doradca, jednocześnie rzecznik prasowy. No i cóż, absolwent studiów islamskich czy religioznawstwa. Teolog muzułmański, przypomnijmy, będziemy jeszcze o tym krótko mówić, że Turcja podzielona jest również po tej linii postmaterialistycznej tak zwanej, czyli w sprawach kulturowych i obyczajowych. Tak czy inaczej, Ibrahim Kałyn jest z całą pewnością intelektualistą w ekipie Erdoğana i to on okazał się być jednym z najbliższych współpracowników też w czasie tego kryzysu. To było widać po tym, kto występuje, kto zabiera głos w imieniu prezydenta, nie tylko z uwagi na fakt, że jest rzecznikiem prasowym, ale w ogóle w kluczowych kwestiach i na kluczowe tematy wypowiadali się nie ministrowie, prawda, a Ibrahim Kałyn. Ibrahim Kałyn, który notabene, szkoda, że my nie mamy w polityce takich intelektualistów, jest autorem kilkunastu swoich własnych książek i to książek również na tematy filozoficzne, a nie tylko polityczne. Bardzo ciekawa postać, może kiedyś się nim nieco bliżej. Chciałem znaleźć na szybko jakąś analogię z Polską i rzeczywiście nie trafiłem. No, pustynia. Wracamy do tematu, bo też warto powiedzieć, że odbył się w Turcji ogromny wiec, jest poparcie dla Erdoğana. Znaczy w Polsce też to jest przedstawiane trochę jakby Erdoğan budował dyktaturę, państwa autorytarne. Natomiast zapomina się o tym, że on naprawdę cieszy się poparciem ogromnej liczby ludności i to było widać także na ulicach. Było widać na ulicach, ale widać było też podział, który trochę będzie nam coś, proszę Państwa, przypominał. Otóż tradycyjnie już od czasów, kiedy Erdoğan po raz pierwszy jeszcze jako premier objął władzę w 2003 roku, na Recep'a Tayyip'a Erdoğana głosuje głównie turecka prowincja. I to jest pewien paradoks, dlatego że karierę polityczną Erdoğan, będąc jeszcze w opozycji wobec rządu centralnego, zaczynał w latach 90. jako mer, jako prezydent Stambułu. Więc paradoksem jest to, że początkowo był właśnie wybierany przez ten elektorat wielkomiejski, później zwrócił się do tego elektoratu z Anatolii, z głębokiej tureckiej prowincji. To dzisiaj to jest jego główna baza wyborcza. A wiesz, dlaczego się uśmiecham? Bo tu jest akurat analogia z Polską, chociaż nie chciałbym Erdoğana obrazić, ale taką samą drogę przeszli bracia Kaczyńscy, jak Lech został prezydentem Warszawy. Nie wiem, czy pamiętasz, i później też do tego elektoratu się odwołał. No to może... Nie kontynuujmy. Nie kontynuujmy tego. Mówisz, że nie chcesz obrazić Recep'a Tayyipa Erdoğana. Dobrze, ale to żarty na bok. Proszę Państwa, kto staje naprzeciw Erdoğana teraz? No, ktoś by powiedział, że powinien głównym kandydatem być w obliczu tych problemów zdrowotnych Erdoğana.
ktoś młody, dynamiczny. No właśnie. A jest nim o 6 lat starszy od Erdoğana, urodzony w roku 1948, wspomniany już Kemal Kılıçdaroğlu. Być może uznali, że ma imię dobre do startu, no ale nie. W każdym razie ja jestem trochę, wiesz, zdziwiony, bo ja też śledziłem to, co się dzieje w Turcji i właśnie ja myślałem, że tam będzie młodszy kandydat jednak, zresztą bardzo długo był lansowany właśnie taki młodszy. No jest kilku młodszych, ale oni nie mają aż takiego znaczenia. Otóż dlaczego Kılıçdaroğlu jest kluczowym kandydatem? On jest nim poprzez fakt, że od wielu, wielu lat jest liderem opozycji parlamentarnej w tureckim parlamencie, czyli liderem Republikańskiej Partii Ludowej, CHP. To jest partia kemalistowska, wielonurtowa partia kemalistowska. W tych wyborach, a my jeszcze przypomnijmy jedną rzecz, 14 maja w Turcji odbędą się nie tylko wybory prezydenckie, ale również parlamentarne. To jest bardzo istotne. To jest tak zwana elekcja generalna, czyli mamy do czynienia z podwójnymi wyborami. Więc jako lider CHP Kılıçdaroğlu wspierany jest, uwaga, przez całą koalicję, to on założył koalicję, którą nazwał Sojuszem Narodu bądź Sojuszem Narodowym. Różne są tłumaczenia tej nazwy, w skład której wchodzą m.in. już przez nas dzisiaj wspominani Kurdowie, ci tacy socjaldemokratyzujący. HDP to się nazywa ta partia. Tak, HDP. Jednocześnie tam są różne ugrupowania niewielkie zielonych, ale co jest istotne, otóż, i co mówi nam o tym podziale? Otóż Kılıçdaroğlu popierany jest w najwyższym stopniu w elektoracie wielkomiejskim. A dlaczego, proszę Państwa? Bo popierają go popularni prezydenci dwóch największych miast. Prezydent Stambułu obecny, Ekrem İmamoğlu i prezydent Ankary, stolicy Turcji, Mansur Yavaş. Oni uczestniczą w jego kampanii, występują u jego boku i popierają go wprost. To jest ogromna baza, zresztą oni są wymieniani jako tacy potencjalni kandydaci na wiceprezydentów. Chciałby Kılıçdaroğlu ten urząd wzmocnić, prowadzić i stąd no, te zabiegi o ich poparcie występują wręcz we trzech. Prezydenci dwóch największych tureckich miast, a po środku mamy Kılıçdaroğlu jako kandydata. No i co warto powiedzieć, że Kılıçdaroğlu już prezentuje nieco odmienny, ja nie chcę powiedzieć, że krańcowo, ale nieco odmienny program geopolityczny dla Turcji niż to, co dotychczas realizował Erdoğan. To znaczy w Turcji, proszę Państwa, w Turcji w dalszym ciągu, nie oszukujmy się, w części elektoratu, szczególnie tego wielkomiejskiego, popularna jest koncepcja, właściwie marzenie udziału w integracji europejskiej. Pomimo, iż to już jest ponad 50 lat chyba. Tak, ponad 50 lat, a rozmowy na temat ewentualnego członkostwa w Turcji w Unii Europejskiej zostały w praktyce zawieszone w roku 2015. I to z inicjatywy Ankary, z inicjatywy Erdoğana, można powiedzieć, który już też wykazywał pewne zmęczenie tym. Natomiast Kılıçdaroğlu obiecuje rzecz dość popularną, a mianowicie to, że doprowadzi on do zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Turcji do strefy Schengen, czyli ruchu bezwizowego z Schengen. Mało realne, ale posługuje się tym hasłem. Jednocześnie widać wyraźnie w tej jego kampanii, to dość ciekawe, że on absolutnie nie zapowiada zerwania z polityką takiej wielowektorowości, tak byśmy to określili, którą realizował Recep Tayyip Erdoğan, szczególnie na tym kierunku rosyjskim. Zacytujmy, otóż on stwierdził, że, cytuję, nie uważamy za właściwe to, że Władimir Putin napada i okupuje Ukrainę. Z jednej strony skrytykował więc interwencję rosyjską na Ukrainie, ale z drugiej strony zapowiedział utrzymywanie kontaktów z Rosją. No i gotowość do mediacji. Właśnie, próby doprowadzenia do mediacji, że to ma być taki kapitał turecki. Pamiętamy, przypominamy, w marcu 2022 roku, tuż po wybuchu obecnej fazy konfliktu, takie mediacje już tam w Stambule mieliśmy. Później mieliśmy mediacje dotyczące wymiany jeńców, też prowadzone przez Stambuł. Ja już nie mówię o umowie zbożowej, która teraz wisi na włosku, notabene, ale to inny temat. Tak czy inaczej, ta rola pośrednika jest dla Turcji korzystna zarówno z punktu widzenia jej roli międzynarodowej, wagi międzynarodowej państwa tureckiego, jak i ekonomicznie. I myślę, że właśnie to jest tym powodem, że ta waga, ponieważ to co powiedziałeś, czyli waga państwa, dlatego że Erdoğan lawirując, jednocześnie pokazuje się jako wielki lider, do którego przyjeżdżają, prawda, z całego świata najwięksi liderzy, on z nimi rozmawia, utrzymuje z nimi kontakt na równej stopie. I tego by na pewno też Kılıçdaroğlu nie chciał, znaczy nie chciałby sprawić wrażenia wśród tureckich wyborców, że on z takiego statusu się pozbędzie.
Tak, tylko pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z władzą, która trwa 20 lat, jak już powiedzieliśmy. W sytuacji zmiany tej władzy, w sytuacji ewentualnej wygranej Kılıçdaroğlu, wszelkie kontakty, wszelkie związki będą musiały być niemalże odbudowywane od zera. Będzie taki moment, modne określenie obecnie, turbulencji, kiedy różni gracze będą mogli zewnętrzni także wywierać wpływ na nową administrację, ewentualnego nowego prezydenta. I tutaj może to bardzo różnie wyglądać. Kılıçdaroğlu napisał taki dość ciepły pod adresem Rosji list niedawno, już w czasie kampanii. W Moskwie odbywała się konferencja naukowa turkologów, czy turcjoznawców, jak to woli. I on się zwrócił do nich z takim przesłaniem pisemnym, w którym podkreślał, jak wiele łączy oba kraje. No ale jednak będziemy mieli moment takiego rozchwiania z całą pewnością, jeśli by doszło do wyboru tego właśnie kandydata. Jeszcze jedna uwaga odnośnie kampanii Kılıçdaroğlu. Otóż on zrezygnował, proszę Państwa, w dużej mierze z haseł natury obyczajowej. To jest też ciekawe. On się koncentruje w tej kampanii, pewnie tak mu doradzili jego sztabowcy, nie na zwalczaniu Erdoğana jako konserwatysty, bo w tym układzie tureckim przecież Erdoğan jest owym konserwatystą, oskarżanym wręcz o islamizm, choć raczej bezpodstawnie, a koncentruje się Kılıçdaroğlu na kwestiach, o których tu już mówiliśmy. Inflacja, kwestie gospodarcze. Zobaczymy, czy to przyniesie efekt. I na razie jest tak, zwróćmy uwagę na sondaż, że gdyby odbyła się druga tura wyborów, gdyby doszło do drugiej tury wyborów, Kılıçdaroğlu według sondaży, podkreślam, które jeszcze mogą się zmieniać, mamy tydzień do wyborów, miałby 10-procentową przewagę nad Recep'em Tayyip'em Erdoğanem. No, to są, wiesz co, ten rozstrzał w tych sondażach w Turcji jest dość jest duży. Ale jest to jest średnia, ale to jest średnia. Ale to jest średnia wyliczona z sondaży z ostatnich tygodni. Kto się jeszcze liczy w tej w tym wyścigu wyborczym? Czy się liczy, to nie wiem, ale powiedzmy właśnie jeszcze o kilku takich kandydatach, może egzotycznych, uważam, jeden będzie bardzo prorosyjski. Chociaż ja rozumiem, że biorąc pod uwagę to, co dzisiaj mówimy o kandydatach, to przeciętny tu polski komentator właśnie by pomyślał, że to wszyscy prorosyjscy są, no ale... To znaczy dwóch ma jeszcze znaczenie. Dwóch ma jeszcze znaczenie w wyścigu wyborczym. Znaczenie w tym względzie, że to, komu oni przekażą ewentualne no swoje tak, poparcie w drugiej turze, może przeważyć, ja czy już wiemy, komu przekażą. Muharrem İnce. Ciekawa postać. Młodszy, 1964 rocznik. Kandydował, uwaga, z CHP, czyli od Kemalistów, Kılıçdaroğlu, w 2018 roku. Miał całkiem niezły wynik. No ale wtedy, przypomnijmy, Erdoğan zdobył 53% i wygrał wybory już w pierwszej turze. Później jego drogi z Republikańską Partią Ludową się rozeszły, założył własne ugrupowanie, takie rozłamowe, Partię Ojczyzna. I to on przedstawia się, proszę Państwa, jako faktyczny, rzeczywisty spadkobierca myśli Kemala Paszy Atatürk'a. Sam Muharrem İnce stoi też na czele jednocześnie Towarzystwa Myśli Atatürk'a, czyli jest takim kemalistowskim ideologiem, przynajmniej tak się prezentuje. No i znów, dużo ma w kampanii wyborczej akcentów socjalnych. Podobnie jak jego rywal Kılıçdaroğlu, z tego samego obozu pochodzący. Takim ciekawym pomysłem, który się pojawił, jest wprowadzenie zakazu zakupu nieruchomości przez cudzoziemców w Turcji, bo İnce twierdzi, że ceny mieszkań w Turcji urosły w takim stopniu, że uniemożliwia to przeciętnej tureckiej rodzinie zakup własnych czterech kątów, a dzieje się tak dlatego, że na rynku spekulują obcokrajowcy skupujący dużą ilość mieszkań z tamtejszego. Koszty przynależności mimo wszystko do bloku zachodniego, prawda? No otóż to. I mamy jeszcze Sinana Oğana, najmłodszy z nich, z tej czwórki największych, najbardziej znaczących kandydatów, urodzony w 1967 roku, Partia Akcji Narodowej. Tak się nazywa jego ugrupowanie. Proszę Państwa, to jest ugrupowanie, które określane jest mianem ultraprawicy, a nawet według niektórych mianem ugrupowania neofaszystowskiego. Antyimigranckie hasła, mocno antyarabskie hasła, tam wybrzmiewające. I uwaga, początki Partii Akcji Narodowej to jest, proszę Państwa, operacja Gladio, o której tutaj kiedyś napomknęliśmy. To była
Pierwszy przykład, realizacja amerykańskiej operacji Gladio, operacji amerykańskiego wywiadu. Wówczas ci skrajni nacjonaliści, czy właściwie ultraprawica turecka, miała być używana do, no cóż, do organizowania zamachów i rozprawiania się z komunistami, wówczas silnymi jeszcze w Turcji. Operacja Gladio w Turcji zaczyna się w roku 1969. My nie wiemy, na ile Sinan Oğan ma jakiekolwiek związki, obecne kierownictwo tej partii ma jakiekolwiek związki z Amerykanami, ale historycznie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że ta partia była wspierana przez Amerykanów i to na przestrzeni wielu, wielu lat, podejmując dość kontrowersyjne, delikatnie mówiąc, działania. Tak czy inaczej, to co się stanie za tydzień w Turcji, jak Turcy zadecydują, może mieć duży wpływ także na rozwój konfliktu na Ukrainie. Dlatego to, proszę Państwa, obserwujmy. Ten podział zresztą jest bardzo niejasny. Turecka scena polityczna się różni, jednak ona nie jest do końca zeuropeizowana. Ja sprawdzałem też formacje, które popierają, czy to właśnie Erdogana, czy Kılıçdaroğlu, czyli tych dwóch najważniejszych, powiedzmy, kandydatów, czy też lansowanych jako najważniejszych. I tak, po stronie Kılıçdaroğlu też nie brakuje tam jakichś prawicowo-liberalnych partii. Z drugiej strony Erdogan ma nawet swoją partię lewicową, która go tam otwarcie popiera. Także to gdzieś ten podział właśnie tkwi w innym punkcie. To jest tak zwany podział socjopolityczny, czyli głęboki, kształtujący wybory, właściwie już nie tylko pojedyncze wybory, tylko tak zwane postawy polityczne związane ze światopoglądem, z pochodzeniem, nawet z geografią państwa tureckiego. Natomiast pokuśmy się o scenariusz. Jakie mogą być scenariusze rozwoju wypadków? Scenariusz pierwszy. Tego nie możemy wykluczyć, że Erdoğan jest rzeczywiście poważnie chory. Najprawdopodobniej system władzy, który on stworzył, jest do tego stopnia skonsolidowany, że będziemy mieli do czynienia z jego przetrwaniem. Nawet w wypadku ciężkiej choroby Recep'a Tayyipa Erdoğana, nie tyle on sam, co ta grupa, którą on stworzył i która od lat władzę sprawuje, raczej się tej władzy tak łatwo nie wyrzeki. Niektórzy idą dalej i twierdzą, że w wypadku dojścia do drugiej tury i jakiegoś potknięcia, ewentualnie zdrowotnego pogorszenia stanu Erdoğana, będziemy mieli do czynienia z użyciem tak zwanych zasobów administracyjnych w wyborach. Partia i formacja Erdoğana te zasoby administracyjne ma ogromne. Więc teoretycznie rzecz biorąc, może lekko zmodyfikować czy wpłynąć na wynik wyborów. Takie głosy też są obecne. No i wreszcie są też tacy, którzy uznają, że gdyby doszło do drugiej tury, to całkiem realne jest to, że Erdoğan z jakichś względów, czy jego otoczenie z jakichś względów przełoży tą drugą turę. Być może kierując się, czy powołując się na względy bezpieczeństwa lub inne względy mające istotne znaczenie, to o to nie trudno, jak wiemy, dla chcącego nic trudnego, szczególnie w kryzysowych czasach, w jakich żyjemy. Ale krótko mówiąc, Erdoğan łatwo władzy nie odda i nawet w wypadku przegranej, która nie jest wcale przesądzona, rzecz jasna, ale nawet w wypadku przegranej do tego oddania władzy wcale, proszę Państwa, dojść nie musi. Międzynarodowe reperkusje tego wszystkiego mogą być różne. Ja tylko jeszcze historycznie rzecz biorąc uzupełnię, proszę Państwa, w Turcji drugiej tury jeszcze nie było w tych wyborach prezydenckich od czasu zmiany systemu, o której Tomek mówiłeś. To znaczy zawsze wygrywał w pierwszej turze Erdoğan. Dlatego ta druga tura jest takim niebezpiecznym zakrętem. Dlatego też, że Ince, można się domyśleć, i również najprawdopodobniej Oğan będą raczej skłonni do popierania Kılıçdaroğlu, a ten zasób poparcia, jako przeciwko. Tak, zasób poparcia Erdoğana jest dużo mniejszy niż głównego kandydata opozycji. Czekamy, proszę Państwa, na rozwój sytuacji, bo tak jak mówię, mi się wydaje, że to jest w pewnej mierze to są wybory o to, w którą stronę geopolitycznie pójdzie Turcja, czy będzie się dalej integrować z tym światem emancypującym się spod wpływów anglosaskich, czy jednak pozostanie takim przyczółkiem Stanów Zjednoczonych w tamtym swoim rejonie świata, bo bardzo długo jednak taką A ja bym powiedział bardziej optymistycznie.
Czy szybciej będziesz ławkiem ku światowi wielobiegunowego, czy może, wolniej? może tak być, jak mówisz. Może być tak, jak mówisz. Też tego nie wykluczam, bo też widzę tą retorykę u opozycji. Oczywiście. Retorykę, którą dla tych, którzy tworzą przestrzeń informacyjną w Polsce, jak już sobie powiedzieliśmy, byłaby w każdym razie prorosyjska. No ale to nie dla widzów, wbrew cenzurze. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach dzisiejszego Na Zdrowy Rozum. Ja serdecznie zapraszam Państwa na wtorek, na Zrozumieć, by przeżyć, gdzie będziemy mieli, bo tu już pytacie Państwo o to, czy będziemy program na 9 maja. Będzie i będziecie Państwo ogromnie zaskoczeni. Żegnają się Mateusz Będziemy Piskowski. Będziemy oglądać, dziękuję. I do zobaczenia. I Tomasz Jankowski, do zobaczenia.